to wykorzystywanie tej przewagi kontraktowej, ono znacznie odbiegało od tego, czym się zajmuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który co do zasady może interweniować mógł interweniować tylko wtedy, kiedy dochodziło albo do nadużycia pozycji dominującej. Tutaj na rynku, ten rynek jest bardzo konkurencyjny, tutaj nikt nie ma pozycji dominującej, więc urząd nie miał instrumentów. Były też zarzuty, że jakieś są zmowy, to też trzeba udowodnić, to są przewidziane standardy dowodowe. W związku z tym przez długie lata te tak zwane opłaty pułkowe, czy te wszystkie nieprawidłowe zachowania, które wynikały z tego, że jedna strona ma silniejszą pozycję negocjacyjną niż druga, one trafiały do sądów powszechnych. Ale tak jak mówię, to nie był tylko problem w Polsce. To było w całej Europie. Sieci handlowe, które się zaczęły rozwijać w latach 70., 80., były coraz silniejsze. W związku z tym trzeba było coś wymyślić. I oczywiście, że pierwszą myślą była zawsze taka samoregulacja, tak? Czyli wprowadzenie kodeksów dobrych praktyk, wtedy my się sami regulujemy i my decydujemy, co jest dobre, co jest złe, ale robimy to w jakimś wzajemnym szacunku. Niestety to się nie udało. To się nie udało. Komisja Europejska stwierdziła, że trzeba to bardziej doregulować. I tutaj muszę powiedzieć, że polska ustawa na tle ustawodawstwa europejskiego czy poszczególnych krajów dość wcześnie weszła w życie, bo ona została uchwalona w 2016, a weszła w życie w 2017 roku. Natomiast dyrektywa pochodzi z 2019 roku. I to, co w tej chwili się dzieje w Sejmie, to jest implementacja dyrektywy do aktualnej ustawy o przeciwdziałaniu tym praktykom nieuczciwym w przypadku handlu towarami rolno-spożywczymi. Jak to będzie działało? Myślę, że Urząd Ochrony Konkurencji, który od 2017 roku uzyskał siłę w postaci tej ustawy do wymuszania pewnych zachowań, sporo dobrego już zrobi. Ja w swojej prezentacji pokażę takie statystyki. To się być może nie przekłada na ilość tych decyzji formalnych wydanych przez urząd, ale urząd ma takie instrumenty, tak zwane miękkie wezwania, które polegają na tym, że pisze się do przedsiębiorcy, urząd mówi: słuchaj, sprawdziłem twój sposób działania, to mi się nie podoba, co ty na to? I jeszcze jak pracowałam w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to z mojego doświadczenia wynika, że na takie miękkie wezwania pozytywnie reaguje bardzo duża ilość przedsiębiorców. Co jest niezwykle ważne, dlatego że ten przedsiębiorca, któremu się pokaże, co robi źle, on zmienia praktykę, ale zmienia ją teraz, zaraz, natychmiast i ona od razu skutkuje na rynku. Natomiast jeżeli urząd nie ma takiego pozytywnego odzewu z rynku, musi wydać decyzję. Taka decyzja jest nieprawomocna. Najczęściej strony odwołują się do sądu, bo tam jest jakaś kara, no więc oczywiście każdy przedsiębiorca walczy. Wydłuża się ten okres przełożenia tego instrumentarium prawnego na rynek. I ja sądzę, że ta implementacja, która w tej chwili już trafiła do sądu, czyli projekt nowelizacji ustawy, to pewnie szybko w Sejmie pójdzie. Natomiast ona, nie mogę powiedzieć, że ona fundamentalnie coś zmienia w tym, co było do tej pory. Ona niektóre rzeczy uszczegóławia. Do tej pory w ustawie były tylko 4 przypadki wskazane jako takie przykłady tych zachowań nieuczciwych. W tej chwili jest ich 17, więc przedsiębiorca też taką pewną większą czytelność będzie miał tego, co może robić, a co nie. I myślę, że z czasem to się będzie chyba normowało. No, mnie jest przykro, że to musiało być aż w takiej formie, to znaczy, że musiała być ustawa i że przedsiębiorcy nie byli na tyle, nie mogę znaleźć słowa, no, nie byli zdolni, żeby podjąć takie działania w ramach samoregulacji. No to jest przykre niestety.